Jahwe, który jest bogaty wobec wszystkich. Księga Joela, drugi rozdział. Trzydziesty drugi werset. W innych przekładach to jest też Joela 3:5. Wehaja, Kol, Asher, Ikra, Shem, Jahwe, tutaj jest Jehwa, Jehwa, taka forma, Jehwa. Immalet, Ki, Behar, Zion, Ubi, Rushalaim, Tichie, Peleta, Kasher, Amar, Jehwe, Ubashidim, Asher, Jehwa, Kore. Mówiąc inaczej, stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie zbawiony. Zostanie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie ucieczka, tak jak powiedział Jahwe. I spośród ocalałych, którzy wzywać będą Pana, albo dla których Jahwe jest atrakcyjny. Kolejne miejsce to jest Rzymian 10, 12, 13. Ugar, Estin, Diastole, Judajon, Te, Kai, Elenos, Hogar, Autos, Kyrios, Panton, Pluton, Eis, Pantastos, Epikalumenus, Auton, Pas, Gar, Hos, An, Epikalesetai, to onoma Kyriu, Sothesetai. U, czyli zaprzeczenie, Gar, Estin, Diastole. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jest jeden Pan, Jahwe, wszystkich bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Jahwe, będzie zbawiony, będzie. I tutaj oczywiście jeszcze Rzymian 10, 9, Choti ean homologesen ento stomati su kyrion jesun kai pisteusen ente kardia su choti choteos auton egeiren ek nekron sothese. Czyli tutaj można powiedzieć, że jeśli ustami swoimi wyznasz Jezusa Jahwe i uwierzysz w sercu swoim, że go Bóg z martwych zbudził, osiągniesz zbawienie, zostaniesz zbawiony. Ponieważ teraz doszedłem do takiego kluczowego punktu, to chciałbym, żebyśmy w tym rozważaniu zauważyli, jak ważne jest uznanie Jezusa Jahwe. Jahwe jest Zbawicielem. Proroctwo Joela z rozdziału 2 od 28 do 32 wersetu w numeracji Biblii Gdańskiej, a z kolei 3:5, jeśli chodzi o Biblię Warszawską, jest jednym z najczęściej omawianych
i znanych i komentowanych spośród wszystkich proroków mniejszych. Wynika to z faktu, że toczy się debata na temat czasu i charakteru wypełnienia się słów Joela. Wszyscy są zgodni co do tego, że proroctwo to wypełniło się setki lat później wraz z przyjściem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, co mamy wyraźnie pokazane w Dziejach Apostolskich, rozdział 2. Niektórzy jednak uważają, że wydarzenia z Dziejów Apostolskich są całkowitym i ostatecznym wypełnieniem proroctwa Joela. Inni, w tym ja osobiście, wierzą, że istnieje jeszcze przyszłe zastosowanie, a raczej powinienem powiedzieć przyszłe i ostateczne wypełnienie warunków tego proroctwa. Nie jest jednak moim celem tutaj zagłębianie się w szczegóły tej interesującej kwestii, gdyż tu koncentrujemy się na tym, że Jezus jest Jahwe. I chciałbym pokazać, że Jahwe Starego Testamentu to Pan Jezus Chrystus. Joel mówi o czasie, w którym przyszła żydowska resztka wezwie imienia Jahwe i zostanie zbawiona. Tak mówi Księga Joela 2:31 do 32 lub numeracja 3:4-3:5, ale też może być inna numeracja. Bądź ostrożny, zawsze szukaj sensu. Więc w Gdańskiej będzie to 2:31-32. Proste, literalno-historyczne odczytanie tego fragmentu pokazuje, że odnosi się on do wielkiego i strasznego dnia Jahwe, który jeszcze nie nadszedł, którym będą znaki na niebie i wielki ucisk na ziemi. Będzie to jeszcze przed rozpoczęciem nowego przymierza. Fragment ten mówi o interwencji w tym czasie, mającej na celu uratowanie żydowskich wierzących, zwłaszcza w Jerozolimie. Ale bardziej interesujące jest to, że setki lat po tym, jak Joel wypowiedział te słowa o wzywaniu imienia Jahwe, apostoł Paweł w liście do Rzymian zrównał je z wyznaniem Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Stosuje on słowa Joela nie do ostatecznego wyzwolenia resztki, ale do drogi zbawienia w obecnej dyspensacji, do Ewangelii łaski Bożej. Ale też pamiętamy o kontekście, który wskazuje, że to jest głównie wezwanie przez resztkę. Piotr, apostoł, robi to samo w Dziejach Apostolskich, 2:21. Ale ponieważ to Paweł tak wyraźnie łączy fragment Joela z Panem Jezusem, jego znaczenie dla tego, o czym tutaj rozmawiamy, nie powinno zostać przez nikogo z nas przeoczone. Kontekst, w jakim Paweł cytuje ten werset z Joela, pomaga rozumieć jego znaczenie i wagę. W rozdziałach 9 do 11 listu do Rzymian apostoł Paweł zajmuje się tematem narodu żydowskiego, jego stosunkiem do Ewangelii i jego pozycją w Bożych Radach. Wcześniej powiedział, że nie ma różnicy między Żydem a poganinem. Wszyscy są tak samo zgubieni, wszyscy są tak samo zgubionymi grzesznikami. Rzymian 3:9 nam to potwierdza, a także 22 do 23 wersetu. Żyd mógłby więc słusznie zapytać, jeśli tak jest, to co ze specjalnymi obietnicami złożonymi Izraelowi jako narodowi? W rozdziałach 9 do 11 Paweł odpowiada na to pytanie. 9 rozdział, przeszłość Izraela, 10 teraźniejszość Izraela, 11 rozdział, przyszłość Izraela. Ich obecna pozycja jest nieposłuszeństwem, w którym nie poddali się sprawiedliwości Bożej, bo tak mówi nam Rzymian 10:3. Mieli ogromną gorliwość dla zakonu mojżeszowego, nazywanego nawet prawem Bożym, ale odrzucili doktrynę łaski i niestety odrzucili własnego Mesjasza. Apostoł Paweł pokazuje im, że Chrystus jest końcem zakonu ku sprawiedliwości każdego, dla każdego, kto wierzy. Tak mówi Rzymian 10:4. Zbawienie nie przychodzi przez jakieś wielkie dzieło prawa lub ludzki wysiłek, ale opiera się na zasadzie wiary szczerego i serdecznego wyznania Chrystusa. Nie ma potrzeby wstępowania do nieba i wstępowania do otchłani, jak mówi 10 rozdział 6-7 werset,
ale słowo zbawienia jest bardzo blisko ciebie, tak blisko jak twoje serce i usta, jak to mówi Rzymian 10:8. Cała linia argumentacji Pawła polega na tym, że zbawienia nie osiąga się przez jakiś wielki i usilny wysiłek człowieka. Nie ma potrzeby wstępowania do nieba, ponieważ Chrystus już wstąpił z nieba, ani nie ma potrzeby wstępowania do otchłani, ponieważ Chrystus został wzbudzony z martwych. Dzieło zostało już wykonane przez Mesjasza. Mesjasza, który jest Jahwe. Jest to dzieło zakończone. Dzieło jest skończone. Apostoł Paweł mówi, że zbawienie jest teraz zasadniczo w ustach waszych, co oznacza, że jedyną pracą ze strony Izraelitów w momencie, gdy będzie koniec wielkiego ucisku, gdy będą korzystać z tego wezwania, jest wyznanie Chrystusa ich ustami. Niektórzy argumentowali na podstawie listu Jakuba, że jesteśmy usprawiedliwieni przez uczynki, a nawet, że dokument apostoła Jakuba jest sprzeczny z dokumentem apostoła Pawła. Dyskusja na ten interesujący temat jest ważna. Samo usprawiedliwienie lub uczynki prawa nie mają żadnego znaczenia i są dostępne dla wszystkich. Tak jak w rozdziale trzecim nie było żadnej różnicy w tym, że wszyscy byli takimi samymi grzesznikami, jak tak i tutaj nie ma żadnej różnicy w tym, że Boża łaska jest bezkrytyczna. Jest rozszerzona na wszystkich, którzy wierzą. Ale dochodzimy do cudownego faktu, że ten Pan Jezus, którego wzywamy dla zbawienia, jest także Jahwe. Nie może być tutaj sporu, ponieważ kiedy Paweł mówi, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony, widzisz, że jest to w rzeczywistości cytat z Joela 2:32 lub 3:4, 3:5, zależy od numeracji. I przypominamy sobie, że w proroctwie Joela to sam Jahwe miał być wyznawany, wzywany i interweniował w imieniu swojego ludu. Taka jest zapowiedź Joela, dotycząca ostatniej chwili tuż przed nowym przymierzem.